W studiu jest już nasz gość, Lidia Satkowska-Mokas, autorka ukazującej się dziś biografii Konwicki, cudzoziemiec tranzytowy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich nas słuchających. Jak się okazuje, i to może być zaskakujące, pani książka to jest właściwie pierwsza próba całościowego, takiego biograficznego spojrzenia na życie i twórczość Tadeusza Konwickiego, łącząca wiele jego dziedzin twórczości, bo przecież i pisarza, literata, i reżysera, i scenarzysty. Tak, nie nazwałabym to stricte biografią, nazwałabym to bardziej opowieścią biograficzną, bo uważam, że wszystkie książki, które ukazują się o pisarzach, są bardziej opowieściami biograficznymi niż biografią, bo słowo biografia kojarzy mi się tak bardzo naukowo, a ta książka jest popularno-naukowa, tak jak większość oczywiście biografii o innych pisarzach. Na pewno jest to takie pierwsze spojrzenie biograficzne na życie i twórczość niezwykłego człowieka, dlatego że przecież Tadeusz Konwicki to nie tylko literat. Specjalnie wybieram słowo literat, bo słowa pisarz nie lubił. W ogóle pisarza przez duże P odcinał się, odżegnywał się od wszelkich takiej celebry. Przede wszystkim jest również i reżyserem filmowym, ale jest i scenarzystą. Chociaż tak jak mówi, z filmu zajmował się bardziej z doskoku. Zawsze twierdził, że jest takim reżyserem, który gdzieś tworzy jakieś zabawy filmowe. To też jest taka bardzo dla niego dość symptomatyczna cecha, że ten film był, jak gdyby pojawił się w jego życiu jako regeneracja pewna. Po pewnych wydarzeniach, myślę tutaj o październiku 56 roku, o tych traumach, które były bardzo wówczas wielkie, ale z drugiej strony wiąże się z wielkimi fascynacjami filmem, które już jako człowiek, jako nastolatek, jako dziecko miał takie zetknięcie się z filmem przebywając w Wilnie. Czyli to chodzenie na seanse filmowe, ta fascynacja filmem nie powstała w Warszawie, kiedy zajął się i kiedy nakręcił pierwszy swój film Ostatni Dzień Lata, ale to jest fascynacja, która gdzieś tam się bierze z dzieciństwa. Czyli zrobił sobie, tak jak mówi, pewne wakacje filmowe, tak? I to też bardzo jest symptomatyczne dla Tadeusza Konwickiego, że nie podchodził do tego z jakimś pewnym celebrą, nabożeństwem, tylko traktował właśnie tak to w ten sposób. Dlatego te filmy są szczególne. No i oczywiście świetny scenarzysta, bo to nie tylko scenariusze do własnych filmów, których większość napisał. No jedynym takim tutaj wyjątkiem będzie Kronika Wypadków Miłosnych, jego własny utwór, który tutaj w pewnym sensie no, napisał. Oczywiście to jest również autorem pewnych rzeczy i w tym scenariuszu, ale przede wszystkim zostawił jak gdyby wolną rękę w kręceniu tego i widzeniu tego swojego dzieła innemu wielkiemu twórcy, Andrzejowi Wajdzie. I jak zawsze podkreślał, nigdy nie chciał sugerować ani narzucać czegoś, nawet widzenia Wilna. Chciał, żeby ten temat, jak gdyby kolokwialnie przerobił sam Wajda i napisał i nakręcił coś bardzo twórczego. Zresztą on też tak podchodził do filmu. Ten film jednak jest to inne już tworzywo, inna materia i ta adaptacja każda musi mieć jakąś taką pieczęć i stempel samego kręcącego ten film, czyli reżysera. Pani książka nosi tytuł Konwicki, cudzoziemiec tranzytowy i ten cudzoziemiec tranzytowy nie jest tytułem przypadkowym. Tak, ten tytuł nie jest przypadkowy. Oczywiście pojawiły się różne wersje tytułów, które być może mogłyby również widnieć na okładce tej książki, na stronie tytułowej. Ten cudzoziemiec tranzytowy, dlatego że Konwicki zawsze podkreślał cudzoziemskość. Ta cudzoziemskość, to, że on jest jednak, patrzy na pewne zjawiska, czy na Warszawę, czy na Wilno, czy na różne inne zjawiska z pewnego dystansu. I to jest właśnie jak gdyby taka sugestia dla mnie była, jako dla autora tej książki, żeby nadać taki film. Poza tym bardzo mu się podobało kiedyś określenie, które nadał Kazimierz Kutz. Nazwał go kiedyś per emigrantem. I to mu się bardzo spodobało. Zresztą to słowo emigrant, więc myślę, że cudzoziemiec, emigrant, czyli patrzenie na pewne zjawiska z określonej perspektywy, z pewnego dystansu, które powoduje, że jednak widzimy troszeczkę inaczej niż inni, może za bardzo wchodzący w dany temat czy w daną dziedzinę, jest tutaj cenne. Właśnie ta cudzoziemskość, emigracyjność. Poza tym pobyt na
tej ziemi. Zresztą miała poczucie takiego przemijania, takiej wielkiej tajemnicy, takiej zagadki bytu. To też jak gdyby jest kolejną, jak gdyby kolejnym przyczynkiem do tego, żeby uzasadnić ten tytuł. Cudzoziemiec tranzytowy, więc to nasze życie jest takimś tranzytem, to prawda? Mhm. Dla niego to było tranzytem od Nowej Wilejki, od roku 26, 22 czerwca, aż po 2015 rok, 7 stycznia, aż po Warszawę. Zresztą bardzo burzliwe życie. To też mnie w pewnym sensie zainspirowało do zajęcia się tym tematem, dlatego że Tadeusz Konwicki dla mnie jest człowiekiem wyjątkowego formatu intelektualnego. Było to dla mnie wyzwanie, a powiem szczerze, że lubię wyzwania i na pewno powstanie jeszcze tysiące innych biografii, czy jak powiem, opowieści biograficznych o Tadeuszu Konwickim, ale ja właśnie chciałam się pierwsza zmierzyć z takim fenomenem i takim wyjątkowym zjawiskiem i literackim, i reżyserskim, jakim był właśnie Tadeusz Konwicki. Myślę, że to, co jest dużą zaletą tej książki, tej biografii, pani troszeczkę się ucieka od tego słowa, bo to nie jest taka biografia typowa, analizująca twórczość literacką, filmową, tylko to jest biografia bardzo mięsista, obfitująca w fakty, wydarzenia, konkrety, daty, historie. Ona jest utkana z rozmów, z dokumentów, ze wspomnień, ze spotkań z innymi ludźmi. Tak, bo ja nie chciałam tworzyć jakiejś takiej podpubliczkę biografii Tadeusza Konwickiego. Nie chciałam tworzyć ze źródeł przypadkowych, dlatego wybierałam te źródła najbardziej wiarygodne i tych źródeł, z których korzystałam, jest mnóstwo. To są i audycje radiowe, również nawet państwa. Nawet dwójki właśnie. Nie robimy chyba już jakiejś kryptoreklamy. Poza tym to są rozmowy, to są również wywiady rzeki, jakie się ukazały. Tu myślę o Stanisławie Beresiu. Myślę o Katarzynie Bielas i Jacku Szczerbie, ten wywiad rzeka i oczywiście ostatnia rozmowa pokoleń, bardzo symptomatyczna zresztą, z Przemysławem Kanieckim, która też pokazują zmiany, dlatego że on się w trakcie życia zmienia, przybywa mu doświadczeń życiowych, doświadczeń takich bardzo ludzkich. Spotykają go różne doświadczenia również w przestrzeni tej rodzinnej, także to są bardzo ciekawe wywiady i myślę, że i różne dokumenty inne. Również chciałam na świetlić go z bardzo różnych stron, a przede wszystkim ze stron ludzi, którzy go bardzo dobrze znali. I tu korzystam z różnych wspomnień, zarówno Gustawa Holubka, którego określał bratem, z którym tak związki emocjonalne miał silne, również z pozycji Andrzeja Łapickiego, przyjaciela również Tadeusza Konwickiego i z wielu naprawdę ludzi, ponieważ tam się pojawia mnóstwo nazwisk i mnóstwo odniesień do Tadeusza Konwickiego, dlatego że uważam, że chciałam pokazać go w sposób wielostronny. Więc to był tego typu wielkiego formatu intelektualista, człowiek funkcjonujący w tej literaturze naszej powojennej, jeden z takich największych. Więc myślę, że taki wielostronny ogląd tej postaci, właśnie naświetlenie go z wielu stron, a jednocześnie bardzo unikałam takich arbitralnych sądów dotyczących oceny. Zresztą staram się, pisząc o bohaterach, staram się podawać fakty, natomiast właściwie to jest takie zaproszenie do czytelnika, żeby wykazał tutaj się jakąś swoją pracą i te wnioski formułował sobie sam. Oczywiście każdy te wnioski może formułować w jakiś odrębny sposób. Oczywiście trzymałam się faktów, bo jest to literatura faktu i to jest przede wszystkim, to nie są jakieś wyssane z palca historyjki, które ktoś tam sobie opowiada o kimś. I te fakty dla mnie były po prostu najważniejsze. Tylko dokonywałam selekcji źródeł, korzystałam z rzeczy najbardziej wiarygodnych, które w pełni naświetlą tę niesamowitą aurę, taką psychiczną również Tadeusza Konwickiego. I gdzieś dotykam. To oczywiście jest moje bardzo subiektywne dotknięcie, mimo tego, że trzymam się faktów, bo każdy może zacytować inne źródła i pokazać troszeczkę w innym świetle. Ja pokazałam właśnie w ten sposób, chciałam pokazać na wielu płaszczyznach poza tym, żeby to nie był tylko twórca, literat, żeby to był jednocześnie reżyser, więc te szlachetne ekipy z planu oraz ta regeneracja filmowa, która kolejne filmy, do których się zabierał od ostatniego dnia lata aż po Lawę,
żeby to wszystko, te fascynacje jego i te inklinacje, jakieś kierunki i filmy pokazać. Ale również, też, żeby to był człowiek z krwi i kości. A właśnie. I tu się starałam, żeby on był niewyabstrahowany, żeby to był człowiek z krwi i kości. Zresztą on zawsze nie lubił celebry, nie lubił strojenia w jakieś piórka wielkiego pisarza, czy bojownika, jak nawiązując do jego przeszłości partyzanckiej. On miał wielki dystans do siebie i wielkie poczucie humoru, takie inteligenckie poczucie humoru. Chciałam właśnie nie zniszczyć, nie zdeptać tego, tylko właśnie to wyeksponować poprzez, stąd pojawia się wiele cytatów z samego Tadeusza Konwickiego, gdzie on puentuje w swoim stylu różne sytuacje przeżyciowe. Nie ułatwiają tego pani pracy. Zupełnie, tak. Dlatego, że to jest bohater, który, tak mówię, często przyłapywany na różnych niekonsekwencjach. Tutaj posłużę się zdaniem profesora Stanisława Beresia, który jako pierwszy przeprowadzał promemoria ze szlachetnych pobudek jeszcze w połowie lat 80., konkretnie w 1984 roku, kiedy wywiad rzekę w mieszkaniu Przygórskiego, kiedy przychodził tutaj na przełomie tej wiosny i lata, aby przeprowadzić te wszystkie trudne rozmowy. On nie ułatwiał tej sprawy, dlatego że on na przykład nie czytał swoich książek, które napisał. I wiele twierdził rzeczy też, później, że nie oglądał filmu. Twierdził tak, a gdy był zapraszany na pokazy, to pojawiał się, oczywiście on chciał zrobić jakiegoś afrontu organizatorom, ale później bardzo cichutko, jak już zgasły światła, bardzo tak nie lubił żadnej celebry, jeżeli chodzi o takie życie twórcze. To, co czasami jest udziałem wielu osób publicznych. Tadeusz Konwicki był bardzo specyficznym, wyciszonym i kameralnym człowiekiem. Nie dopuszczał też wszystkich do siebie, prawda? On miał jakiś krąg określonych ludzi, którym ufał, o których też starałam się napisać. Również napisać, dlaczego tak blisko byli Tadeusza Konwickiego, bo jednak musiał się tymi osobowościami w jakiś sposób zafascynować. Nie mogło też zabraknąć w tej książce dwóch bohaterów wzbudzających chyba najsilniejsze i skrajne emocje. Z jednej strony to jest kot Iwan, a z drugiej statua niewolności, czy kamienny tort przestrogi, jak określał Konwicki, Pałac Kultury. Oczywiście. Kot Iwan to jest członek rodziny, więc wystąpił zaraz po rozdziale o rodzinie. Zresztą niezwykłej rodzinie. Natomiast był członkiem rodziny, przybył pod koniec lat 60. z Leśnej Podkowy, jak pisał twórczo i kreatywnie Tadeusz Konwicki, czyli Podkowy Leśnej. Tego kotka właściwie, ulegając namową córek, przyprowadziła do mieszkania Przygórskiego Maria Iwaszkiewicz, starsza córka Jarosława, i tak on sobie został przez 18 lat, ponieważ był tak hołubiony przez właścicieli, a zwłaszcza przez swojego pana. Oczywiście miał prezentem dla córek, ale już na początku stało się, że to właściwie przerasta możliwości młodych panien Konwickich i właściwie cała opieka nad kotem spadła na ich nieszczęsnego czy szczęsnego ojca. On był niezwykły i nie tylko, że egzystował w tym domu, ale wdarł się jako bohater literacki do prawie, do bardzo wielu utworów. Można by tu wiele tytułów wymienić. Poza tym również towarzyszył mu podczas przeprowadzania rozmów i wywiadów, na przykład towarzyszył przy przeprowadzaniu wywiadu rzeki półwieku czyśćca ze Stanisławem, rozmów ze Stanisławem Beresiem. Także on się gdzieś ciągle pojawia. Czyli jak gdyby Konwicki zasila tych kociarzy z Hemingwayem na czele oraz z naszym Jarosławem Iwaszkiewiczem, którego to Bukasia, kopenhaski kotek, jest przecież autorką listów z Kocinhagi do, i prawie siostrą jego córek Teresy, Marysi i Teresy. Tak samo Iwan. Jest to niezwykły bohater, którym się naprawdę zżył i odejście jego było wielką traumą dla Tadeusza Konwickiego. Pani oprócz tego, że jest pisarką, jest także przewodniczką miejską po Warszawie. Czy w przypadku pani oprowadzań po Warszawie zdarzały się takie sytuacje, że gdzieś tam spotykała pani Tadeusza Konwickiego, który też wrósł przecież w ten krajobraz Warszawy? Przewodnictwo po Warszawie to jest taka moja ostatnia pasja, bo tak naprawdę jestem z wykształcenia polonistą i dziennikarzem i tak naprawdę zrodziło się, nie widziałam, dlatego że przebywałam przez 20 lat poza granicami kraju.
I powiem szczerze, może mignął mi raz. Także nie miałam sposobności ani obserwowania go w czytelniku przy Wiejskiej, ani również w kawiarni Bliklego. Wobec tego korzystam tutaj obficie ze źródeł i ze wspomnień różnych osób. Ale te słynne spacery również pani opisuje. Tak, i spacery jego, które są również w określonych kierunkach. Poza tym fascynowało mnie, i to jest może już jako przewodnika miejskiego po Warszawie, fascynowało mnie i zafascynowało to, jak bardzo był wyczulony na Warszawę. To jest niesamowite, bo ja wcześniej, czytając ten tekst jako polonista, zwracałam uwagę głównie na egzegezę tekstu i nie wyłapywałam tych wszystkich elementów warszawskich. Oczywiście on się odżegnywał, że nie jest ani wileńskim pisarzem, ani pisarzem warszawskim, ale gdzieś mitologia zarówno Wileńszczyzny, to nakładanie się tych planów, bo w książkach mamy zarówno i ten mit Wileńszczyzny, ten powrót do tej Arkadii, ale mamy również ciągle obecną Warszawę. Ten mit, jak to określił Piotr Matywiecki, jest to mit Warszawy, który czasami on jest może taki pełen dziwnej takiej atmosfery, takiego powiem wręcz depresyjności, no bo to jest Warszawa głównie czy socrealistyczna, czy Warszawa, która jest jeszcze owej słusznej, minionej epoce, natomiast jest bardzo silnie obecna w twórczości Tadeusza Konwickiego. I wreszcie ten Pałac Kultury. Żaden inny twórca nie nadał mu tyle funkcji i znaczeń. On się pojawia oczywiście na wielu okładkach utworów Konwickiego, no co jest też również tutaj symptomatyczne. Pojawia się również w filmach dokumentalnych Titkowa. Myślę o tym pierwszym Przechodzień z 1984 oraz ten drugi, który jest kontynuacją z 2002 roku, całkiem spora apokalipsa, gdzie ten pałac też w jakiś sposób funkcjonuje. Czyli ten Pałac Kultury, który właściwie poprzez te opisy nadaje mu pewną sakralizację. Teraz patrząc na ten Pałac Kultury, tak jak mówi wiele, i mówi to Jerzy Pilch i wielu innych, widzą nie tylko Pałac Kultury, ale widzą, że to jest jakaś szarzała metafora losu ludzkiego, ale że to jest to również obiekt, który tak często był eksploatowany literacko przez Tadeusza Konwickiego w swoich utworach. On się gdzieś tam pojawia i to jest jakiś taki celowy zabieg, że ten pałac występuje, no choć w kultowej Małej Apokalipsie, gdzie odgrywa tak wielką rolę, gdzie są przeniesione przecież, przeniesiona jest uroczystość, nazwijmy tak w cudzysłowie, do Pałacu Kultury, z Domu Partii do Pałacu Kultury i nasz bohater zmierza na ten akt Golgoty, czyli akt samospalenia właśnie w kierunku Placu Defilad i Pałacu Kultury. No na początku miał może ambiwalentne uczucia i uległ jakimś modom. Nie zawsze ten Pałac Kultury gloryfikował, ale z czasem zdał sobie sprawę, że jest to bardzo ważny symbol Warszawy i jakiejś sakralizacji tutaj w kreacji tego. Niemalże stał się, jak gdyby można powiedzieć, bohaterem w jego utworach. Lidia Setkowska-Mokas, autorka ukazującej się dziś biografii Konwicki, cudzoziemiec tranzytowy, była dziś gościem Poranka Dwójki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. La volage Philippe Samanou.